No cześć. No właśnie teraz, doczekałeś się. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was już w kolejnym odcinku, długo wyczekiwanym odcinku City Car Driving. Powiem wam szczerze, że mi się zachciało grać nawet, bo ogólnie parę update'ów tu weszło w trakcie jak ja nie grałem, także troszkę rzeczy się tu pozmieniało. Na przykład, w górnym lewym rogu widzicie jest coś takiego jak bug. Tak, paliwo mi tu zlatuje, normalnie będę musiał jechać i zatankować. Pojedziemy, zatankujemy, zobaczycie jak to się tutaj wszystko odbywa i tak dalej. Można tu zatrzeć silnik, może się zepsuć pompa paliwa, czyli no nie będziemy mogli dalej jechać. Co jeszcze? Możemy się tu pobawić w alkoholika i jechać na rąbani. Też taka możliwość jest, ale dzisiaj tego nie będziemy robić, bo dzisiaj sobie troszkę podriftujemy. No dlatego nie będę tego robić, lol. Czym jedziemy? Jedziemy Nissanem Silvią. S13 to jest? Czy S14? S14 chyba. Już nie pamiętam, sorry, zabicie mnie, ale chyba S14. Tak, w japońskich barwach. Of course. No i co? To zapalamy może najpierw silnik. Zapalimy sobie, uwaga. Ojoj, czemu ja mam włączone wycieraczki? Dobra, dziękuję. O, mam zatankowaną. Jak to możliwe, że mam zatankowaną furę? Jak to możliwe? Zatankowali mi? Dobra, zrzucamy ręczny. Zapalamy światełka. I odpinamy sobie pasy. I jedziemy sobie w lewo. No i tu mam nakaz skrętu w prawo, no to muszę pojechać w prawo niestety. Dobra, uwaga. Mam zielone, to sobie pojedziemy tutaj. Jestem ogólnie w Nowym Mieście, jeszcze tutaj nie byłem, więc nie wiem co tu się dzieje. Ale spróbujemy sobie... O, mam zielone. Dobra, ruszyliśmy troszkę z piskiem opon, może nie było tego słychać, ale ruszyliśmy. Tak, mi się cały czas opony ślizgają. Uwaga, dobra, rondko zrobimy. Nie, to nie jest rondo. Wow, jak to nie jest rondo? O, ale jak widać mi się troszkę uśliznała dupka. Łamiemy sobie troszkę prawo, ale co? Od tego jest City Car Driving, nie? Od zabawy! Haha, wyobraźnia! Dobra. No jest to rondo, no tak jest w sumie. Nowe miasto, kurde, ja się nie orientuję jeszcze. Co tu się dzieje w tym nowym mieście. Jesteśmy w Rosji, tak? A, fuck! Jest! Wziął, to wyrobił. Mory pany. Co tam jechało? Jakieś BMW? Oh shit. No to nie jest łatwe. No siema, sorry. E60, wybaczysz. Nie jest tu proste takie driftowanie sobie. Ale kurde, myślałem, że będę musiał zatankować, a ja nie muszę. Dlaczego? To a... Aha, bo tutaj może nie ma żadnej stacji benzynowej. Możliwe. Możliwe, bo w Starym Mieście jest stacja benzynowa i musiałem na nią jechać, żeby zatankować sobie furę.
No ale dobra. Pojedziemy prosto, zobaczymy co tam jest. Ja trzymam gaz do dechy, zresztą jak widzicie w dolnym lewym rogu prawie, tu gdzie macie oznaczenia i tak dalej. Problem, no ty frajerze, problem jest taki, że tu mi kierownica nie odbija, no halo, to jest City Car Driving. O, mamy rondko. Pięknie, dobrze, no to robimy rondo, zobaczymy jak mi się tu uda zrobić? Nie uda mi się zrobić. Taki z niej driftowo z tej Sylwii jak ze mnie ksiądz. W tej grze samochody nie brzmią tak fajnie. No chyba, że coś źle robię, ludzie, bo wiem, że niektóre auta mają tak zwane zmodowane audio, a mi się jeszcze nie udało nigdy tego włączyć. No kurde, a i słuchajcie tego, jak wyjdę sobie z kokpitu, czyli na kamerkę zwykłą, to samochód jest bezszelestny. Mam hybrydę, normalnie driftowo z hybryda. Widzicie? Jeżdżę hybrydą. To jest hybryda, bo jest niesłyszalny kompletnie. To jest kurde w niektórych sytuacjach bardzo przyczepne, a w niektórych sytuacjach normalnie tak zarzuca dupą. Czekajcie, mapka, no tutaj nie ma żadnej. Kurde, ładne jest to nowe miasto. Jakieś takie nowe tekstury ma. Kurde, na jedynce jak mnie tu mieli. Ale powiem wam, że nie widzę tutaj żadnej stacji benzynowej. Nie wiem. Nie ogarniam jeszcze tego nowego miasta, bo nie jeździłem jeszcze w nim. Te nowe miasto jest już od dawna, ja wiem o tym. Ale no, ja dawno też nie grałem. Boziu koleś. Wiem, że masz czerwone, ale już wjechałeś na skrzyżowanie, to musisz z niego wyjechać, halo. A nie, stałeś mi to na środku ulicy, to nie jest bezpieczne. Oski bawi i uczy. Bo tego nie słychać, ale on naprawdę miele tymi kołami. No, kurde, co hamujesz, debilu. U mnie to nie jest tak łatwo wyhamować w tym samochodzie. Nie! Fuck! Ziomek, ty kąt skrętu to nie wiem, gdzie masz, w dupie chyba. To auto nie ma kątu skrętu w ogóle, sorry. Jedyne co mam to ławkę z tyłu. A co ja mam czerwone? Mam czerwone. Dobra, pieprzyć konsekwencje. Boga, jadę na wstecznym. Taki trik. Nie, tu się nie da tego zrobić. Shit, szkoda. Bo byłoby fajnie. Kurde. Ulica Grażdańska. Grażdańska, no jesteśmy w Rosji to. Ej, czemu to jest druga zamknięta? Ale Lipson. Ale lipa, nie? My tu mamy tylko 160 koni, a to jedzie. Powiem wam, że jedzie nawet nieźle. Bo jest lekka ta Sylwia. Jak piórko. O, mamy stację benzynową. Mamy stację benzynową. Dobra, zjeżdżaj tu, halo! Cofamy. O, dobrze, że go uderzyłem, to przynajmniej się nie rusza. Mamy stację benzynową. We are open. Dobra, teraz z której strony mam wlew? Tankowanie jest niemożliwe. Na twojej karcie skończy się limit paliwa dostępnego do realizacji tankowania. Karta doładowuje się automatycznie po aktywacji wskaźnika nie... Aha. Okej. Okay. No ale patrzcie jak to działa. Nie zatankujemy, ale wlew mam z prawej strony. Sprawdziłem. Teraz zobaczyłem. I teraz patrzcie. Podjeżdżacie pod stację benzynową. Pod dystrybutor. Gasicie silnik. Ręczny... Zaciągacie. Aha, no i generalnie teraz po lewej stronie by się pojawiła karta paliwowa z paliwem, ale się nie pojawi, no bo jest niemożliwe, bo skończył się limit paliwa. No dobrze. To wyjeżdżamy stąd. Jak nas nie chcą, no to nie. Szkoda, że tu nie brzmi ta Sylwia. Bo ona naprawdę mogłaby fajnie brzmieć. No mogłaby, mogła.
co jest to? Aha. Co my to? Co to jest? Oni tu jakiś wiadukt robią? Nie wiem, to będzie w przyszłych update'ach, czy co? Autostrada Kolce Vaja. O, shit. No to grubo. Kolce Vaja, no to powiem wam, że nieźle się tutaj budują. Panie, jak to za 5 lat będzie wybudowane, ale jak już wybudują, to będzie się jeździło jak w niebie. Pan zobaczy, panie. Chyba pan mi nie wierzy. O, fuck, co tu się stanęło się? Halo. Okej, troszkę powyprzedzamy. Teraz tutaj. Dobra, i jedziemy sobie tu. To są roboty drogowe, Janusze, jak już coś tam inżynier Karwowski drogi buduje. Ja pan mówię, jak to będzie zbudowane, to będzie się jeździło jak w niebie. Ej, co ja zawróciłem? No nie gadaj. Nie. Ale pojadę sobie prosto w takim razie. O, i tutaj mogę skręcić w lewo. Tak. Jazda. Wow, no. To się popisałeś, Oskar. To jest wina tego samochodu, ewidentnie. Ej, mogę tu w lewo? Mogę. No, to miało być zarzucenie dupą. Tu nawet ręcznego nie idzie normalnie. No, no i co, ja nacisnąłem ręczny, mam skręcone koła. I skręcam, jakbym go nie miał. Dobra, nic nie idzie, widzę. Ja chcę sobie przetestować, co jest tutaj. To jest jakieś, kurde, postkomunistyczne osiedle, czy co? Jakiś parking. No dobrze, my sobie wjedziemy tu na parking. Ja sobie zobaczę, co tutaj jest. Czy coś fajnego? Oprócz dużych budynków, to chyba nie. I mój bezszelestny samochód. Tak. Wyglądać ładnie to wygląda, nie? Ale nic poza tym. No dobrze, coś tu jest więcej? Kurde, nie chciałem tego. Chciałem to. Krawężniki robią moje auto. Cztery tysiące obrotów. O, i znowu go słychać. No, czasami się obrazi, nie chce być hybrydą. No i taki tu drifting jest. Tu jeszcze nie byliśmy, tu sobie zobaczymy. Pewnie jadę pod prąd, ale who cares. O, minimarket. Grażyna, czy chcesz coś kupić na obiad? Słuchaj, bo nie wiem, czy mamy mielony na obiad, bo schabowe już się skończyły, to teraz mielony sobie zjemy. To Grażyna, weź jak możesz, to skocz tam do sklepu i coś kupisz, nie? Kurwa, kiedyś to było. Teraz to nie ma. Kobiety nie chcą łać do sklepów, kurwa. Już nie mam coś na obiad, kurwa. To sobie pośmigam po mieście autkiem, kurwa. Jedyne miejsce, gdzie mogę sobie zadriftować, to jest to rondo. Znaczy to, ogólnie rondo. Też nie? Ej, no ludzie. To jaki to ma kąt skrętu? Volkswagen Caddy normalnie ma już lepszy kąt skrętu niż to. To jest Nissan Silvia do driftu? Panie, idź pan. Dobra, tak jak widzieliście w sumie, no nie da się tu driftować, no nie da, kurwa, dosyć, że Grażyna nie chce łazić po zakupy, to jeszcze ja nie mogę tu driftować. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Piszcie sugestie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć następnym razem, bo tu w City Car Diving jest dużo możliwości, jeżeli chodzi o samochody, bo jest dużo modów. Ktoś chciał tam, żebym zrobił poradnik, jak wygrywać mody do City Car Driving. Ale to się ogranicza tylko do tego, że wchodzicie na Steama, klikacie subskrybuj dany samochód i bam, już macie, bo ja mam wersję na Steama, to samo się instaluje. Także nic nie muszę robić. Dobra, teraz się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, tak jak mówiłem, piszcie propozycje w komentarzach, a ja to rozważę. Także trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie i cześć!